Również w tym roku, święta wielkanocne, będziemy starali się przeżyć z głęboką przede wszystkim wiarą, aby duchowo przeżyć te święta, bo mimo trwającej wojny te święta mają dodać nam radości, pokoju, umocnić naszą wiarę w zmartwychwstanie Chrystusa. I dlatego mimo tych zakłóceń poprzez syreny, poprzez te wieści, które przychodzą do nas ze wschodu, z naszych sąsiednich diecezji, z naszych parafii, o tragicznej śmierci wielu żołnierzy, wielu bliskich, o tym, że muszą często uciekać do schronów, uciekać przed bombardowaniami. Życzę, by Chrystus nie ominął nikogo z nas, by tak jak do apostołów, jak do Marty przychodził i mówił: pokój wam, by rozweselał nasze serca, by wlewał nadzieję na szybkie zwycięstwo tego zła nad dobrem, bo zawierzaliśmy siebie i naszą Ukrainę niepokalanemu sercu Matki Boskiej Fatimskiej i wierzymy, że ten cud szybko nastanie. Jeszcze zostały nam 4 pierwsze soboty. Jeszcze w dalszym ciągu przepraszamy Pana Boga za wszystkie nasze grzechy. I niech ta nadzieja poranka wielkanocnego będzie dniem każdego kolejnego naszego życia, by ono wzrastało w miłości, przebaczeniu i pokoju.